Cześć, tutaj Maria i dzisiaj pokażę Wam, jak możecie wystawić faktury do wystawionych już wcześniej rachunków. Całą funkcję musimy sobie włączyć w zakładce ustawienia, następnie przechodzimy w zakładkę placówka i tutaj mamy faktury i rozliczenia. Suwaczkiem potrzebujemy włączyć faktury dla rodziców i tu możemy wybrać format danych do faktury. To oznacza, że możemy wybrać, jaki format chcemy mieć na fakturze, czyli w tym tytule faktury. Możemy tutaj sobie zmienić, żeby na przykład miesiąc to była jedna cyferka, albo rok to były dwie, także możemy to suwaczkiem sobie poprzesuwać, tak żeby dany format nam się pokazał. I tutaj sobie zapisujemy. Następnie wpisujemy dane do faktury, czyli które mają się pokazać nasze dane, dane placówki na danej fakturze. Oraz aplikacja jeszcze daje nam możliwość taką, aby to rodzic samodzielnie wygenerował fakturę. Czyli jeśli my włączymy taką opcję, to rodzic, to my nie będziemy musieli kliknąć generuj faktury VAT, tylko rodzic w momencie, gdy dostanie rachunek, sam będzie mógł taką fakturę wygenerować do rachunku. Czyli jeśli rodzic potrzebuje, to sobie generuje sam w aplikacji, my w żaden sposób na to nie wpływamy, po prostu umożliwiamy mu pobranie takiej faktury. Natomiast jest też opcja, kiedy rodzic nie może samodzielnie generować tej faktury, tylko dopiero my, jako dyrekcja placówki, wystawiamy fakturę rodzicowi i dopiero on wtedy może pobrać sobie taką fakturę. Ja tutaj wyłączyłam tą opcję, ponieważ chcę mieć kontrolę nad tym, kto pobiera faktury, czyli ja tylko daję opcję pobierania ich. Tutaj mamy informację, czy na fakturze ma się wyświetlać data świadczenia, usługi czy sprzedaży, także suwaczkiem możemy również przesunąć. Numer rachunku bankowego na rozliczeniu, czyli możemy wpisać numer rachunku, tak żeby on się wyświetlał rodzicom. Ja tutaj wyłączę tę opcję oraz później mamy stawkę podatku VAT. Zazwyczaj jest ona zerowa, więc ja też wpisałam zerową. Możemy też wpisać powód zwolnienia z VAT. Ja zostawiam puste takie pole oraz termin płatności, czyli ile rodzic ma dni od wystawienia faktury na opłacenie jej. Ja dałam 12. Następnie mamy maksymalny czas, po którym można wygenerować fakturę VAT, czyli ile po wystawieniu rachunku dajemy sobie na wygenerowanie tych faktur. Możemy na przykład ustawić tylko 30 dni, czyli jeśli to 30 dni minie, to my już do danego rachunku nie będziemy mogli wystawić faktury. Ja wpisałam sobie 100 dni, tak żebym miała dużo czasu. Wejdę teraz w zakładkę rozliczenia i tutaj, jak widzicie, mam rozliczoną całą listę dzieci, czyli są wystawione już rachunki. Mogę do tych rachunków wystawić sobie fakturę przy wystawianiu rachunków, czyli jeśli wejdę w rozlicz miesiąc, tu zmienię sobie datę na lipiec, ponieważ czerwiec już mamy cały rozliczony. I w momencie, gdy zaznaczam dzieci i daję wystaw rachunki, aplikacja mnie pyta, czy wystawić fakturę VAT. Mogę zaznaczyć tak i wtedy automatycznie do każdego rachunku wygeneruje się faktura, którą rodzic będzie mógł pobrać. Natomiast ja zostawiłam sobie opcję, gdzie sama do każdego dziecka będę klikać i wystawiać taką fakturę, ponieważ nie każde dziecko na przykład potrzebuje takiej faktury. Wejdę teraz w Selenę oraz w jej rachunek, który został wystawiony i tutaj mam na dole opcję generuj fakturę VAT. Po naciśnięciu pojawia mi się, że udało się wygenerować fakturę i teraz mogę wejść w pokaż fakturę VAT. Otwiera mi się kolejna karta z fakturą i tutaj mam informacje na temat faktury, mam ID dziecka, następnie mam datę oraz rok, później mam dane i tutaj jeśli nabywca ma puste dane, oznacza, że rodzic nie uzupełnił swoich danych do faktury. Czyli potrzebujemy wejść w zakładkę ustawienia dzieci, kliknąć na Selenę. I tutaj mamy informację dane do faktury brak. Jeśli rodzic ich nie uzupełnił, to one się na fakturze nie zaciągną. Dlatego potrzebujemy je na przykład uzupełnić albo poprosić rodzica o uzupełnienie, usunąć sobie fakturę, którą wystawiliśmy. Czyli wchodzę w zakładkę faktury VAT i mogę taką fakturę usunąć. I wtedy w momencie, gdy rodzic uzupełni mi te dane, mogę dopiero fakturę wygenerować ponownie. Mogę również wejść w inne dziecko i w ten sam sposób kliknąć w rachunek, wygenerować fakturę VAT, również daję pokaż fakturę i tutaj zaciągnęły mi się dane, ponieważ rodzic wcześniej miał uzupełnione je. Dodatkowo przy tym dziecku zmieniłam ID na imię i nazwisko, czyli nie mam numerków, które aplikacja mi przydzieliła, tylko te numerki w zakładce ustawienia dzieci zmieniłam na imię i nazwisko. Czyli tutaj jest informacja identyfikator fakturowy dziecka i mam imię i nazwisko wpisane i tak również pojawia mi się na fakturze.
Faktura wygląda w ten sposób, że mam informację wyrównanie za posiłki, mam ewentualnie jakieś wyrównanie za dodatkowe koszty, które sama wpisałam, które gdzieś tam były dodatkowo naliczone. Mam informację, jaka była kwota za czesne i jaka była kwota za posiłki. I taką fakturę mogę tutaj przyciskiem na górze pobrać na swój komputer lub od razu wydrukować, jeśli jest taka potrzeba. Gdybyście mieli co do tej funkcji jakieś pytania, to śmiało dawajcie znać, jesteśmy do Waszej dyspozycji.